Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Kronika paryska. I oczywiście Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana, panie prezesie, witam wszystkich państwa. Co za sensacja. I jakiż policzek dla kanclerza Scholza. To nic, że w rozmowie brali udział wyłącznie wysocy oficerowie lotnictwa niemieckiego. Od kiedy staliśmy się Unią, to jakby byli naszymi własnymi generałami. Szpiedzy Putina podsłuchali ich ponad półgodzinną rozmowę, nagrali i podali do publicznej wiadomości. Sensacja większa nawet niż ujawniona krótko przedtem wiadomość, że współzałożyciel i wieloletni redaktor naczelny prawicowego tygodnika L'Express, francuskiego, ale znanego na całym świecie, był szpiegiem sowieckim jak wielu innych. Jeden z wymienionych znakomity prawicowy komentator polityczny Gérard Carreyrou, dowiedziawszy się, że przez lata pisał przeciwko komunizmowi Rosji celem lepszego szpiegowania, wzruszył tylko ramionami, uśmiechnął się i rzekł: prawdziwy John Le Carreyrou. Kanał Russia Today, który ujawnił rozmowę generałów, wyjaśnił, że omawiali oni, cytuję, sposób, w jaki armia ukraińska mogłaby użyć rakiety Taurus, gdyby Niemcy zdecydowały się je dostarczyć. Komentatorzy podkreślali z oburzeniem fakt, że generałowie nie zachowali elementarnych zasad ostrożności. Zamiast komunikować się przez kanał zaszyfrowany, czterej wojskowi posłużyli się publiczną platformą wideokonferencyjną WebEx, a jeden z nich z hotelu w Singapurze rozmawiał nawet przez swój telefon komórkowy. To nie Luftwaffe, to Luftgaffe, oburzył się komentator kanału Szene. Możliwa jest jednak także inna lektura tego skandalu, mniej chwalebna dla Putina i jego służb. Na ogół ktoś, kto dochodzi do wysokich stopni w armii, wie doskonale, co znaczy tajemnica wojskowa i trudno sobie wyobrazić, aby zaniechał środków ostrożności przez niedbalstwo i aby żaden z czterech rozmówców nie przypomniał sobie w porę, że mogą być podsłuchiwani. Bardziej prawdopodobne jest, że zlekceważyli podsłuchujących szpiegów i ich chlebodawcę, że ich zignorowali. Zamiast cieszyć się z sukcesu swojego wywiadu, Putin powinien raczej oburzyć się na takie lekceważenie własnej osoby. Prawie w tym samym czasie zlekceważył go również prezydent francuski. Naczelny szef armii 26 lutego wspomniał o możliwości posłania na Ukrainę armii lądowej, aby raz na zawsze skończyć z Putinem. Wielu wystąpiło z ostrą krytyką prezydenta za te niemiłe słowa i projekt niemożliwy do zrealizowania. Ale byli inni, którzy uznali propozycję za mniej nierealną, niż by się wydawało. Przypomnieli, że Rosja jest wyczerpana dwuletnią intensywną wojną, że zaczyna brakować jej broni, że zapowiedź uzyskania broni z Korei Północnej w zamian za żywność jest blefem, gdyż Rosji brakuje żywności, a Korei Północnej broni. Cały budżet straszliwej Rosji nie przekracza budżetu średniego państwa europejskiego, Holandii albo Włoch. Budżet Unii jest 17 razy większy. Wreszcie bunt Prygorzyna wykazał słabość Rosji i jej wewnętrzne rozprzężenie. Marszu Rokoszanina na stolicę nikt nie zatrzymał. Liczni nawet przyłączyli się do niego. Zrobił w tył zwrot dopiero 200 kilometrów przed Moskwą, kiedy ktoś szepnął mu do ucha zaklęcie, którego treści nigdy nie poznamy. Najostrzej francuski wódz naczelny został skrytykowany przez swoich podkomendnych, dwóch generałów. Prezydent nie rozumie znaczenia pojęć, których używa, powiedział jeden z nich. Czyżby się bali Putina? Nic o tym nie wiadomo. Nikt nie podjął merytorycznej dyskusji dotyczącej sedna sprawy, siły albo słabości Rosji. Wyglądało raczej na to, jakby Putin był niezbędny dla prawidłowego porządku świata i ci, co chcieliby go zlikwidować, zagrażali poważnym interesom. W każdym razie pragnęli zaszkodzić niezmiernie ważnej części tego porządku przemysłowi zbrojeniowemu. Przedmiotem troski obu generałów
od kiedy przeszli na emeryturę, w wojsku przechodzi się wcześniej, jest produkcja broni. Nikola Kazanowa, były dowódca strefy obronnej Zachodu, podjął pracę u Nextera, fabrykanta słynnych francuskich armat César dalekiego zasięgu. Generał Bertrand Boyard, były dowódca brygady francusko-niemieckiej, objął posadę u Arkusa, broń pancerna wszelkiego rodzaju. Obaj dowódcy wystosowali do władz memoriały, dwa różne, ale podobnej treści. Można z nich wyczytać między wierszami, że podczas wojny ich gałąź przemysłu ma się dobrze, ale że słabuje w czasie pokoju. Dlatego rząd nie powinien czekać na wojnę, lecz przekazywać zamówienia także wcześniej, w czasach pokojowych. Słowem, ze zdolnościami produkcyjnymi nie ma problemu. Kłopoty występują lub mogą wystąpić ze zbytem. Na Putina, który od 2 lat zużywa duże ilości cennego towaru i zmusza do ich zużycia również Ukraińców, generałowie nie mogą się zatem skarżyć. I obrazoburcza myśl prezydenta, aby pozbawić przemysł tego opatrznościowego człowieka, budzi żywe oburzenie. Wszyscy Europejczycy odrzucili również niewczesny pomysł armii lądowej, a kanclerz Olaf Scholz odpowiedział francuskiemu szefowi państwa: nie będzie żadnego żołnierza europejskiego ani żołnierza NATO na terytorium Ukrainy. Wreszcie Biały Dom postawił kropkę nad i, zapowiadając, że Stany Zjednoczone nie poślą żadnego żołnierza do walk na Ukrainie. Napędziłem im stracha, mówi Putin. Rysownik muzei przedstawił go z zaciętą twarzą pod wiadomością, że we Francji 17,6% gatunków zagrożonych jest zniknięciem. Jeżeli Macron nadal będzie się mnie czepiał, mówi prezydent rosyjski, to zniknie 100% gatunków. Istotnie, szantaż atomowy to broń potężna. Ale trzeba również liczyć się z innymi okolicznościami, nawet jeśli nie są równie apokaliptyczne. Rosjanie posiadają w bankach europejskich 300 miliardów dolarów, plus mały kurz w bankach amerykańskich. Padła propozycja, gorąco poparta przez Ursulę von der Leyen, do wyborów europejskich niedaleko, aby skonfiskować awuary Putina i przeznaczyć te 300 miliardów dolarów na uzbrojenie armii ukraińskiej. 17 lutego ministrowie finansów G7 zebrani w Monachium zapowiedzieli pracę nad głosowaniem w tym kierunku. Byłoby takie postępowanie sprzeczne z Międzynarodową Konwencją Bankową i tak zwanym immunitetem wykonawczym, który bankierzy traktują nader poważnie. Konwencje międzynarodowe swoją drogą, a Putin swoją. Ze swej strony zapowiedział on, że w razie takiej niegrzeczności skonfiskuje w odwecie dobra zachodnie w Rosji. Przypomniano sobie z tej okazji, że wśród szczęku oręża wielkie spółki francuskie prosperują w Rosji jak dawniej. Total, mocarz gazowy i naftowy, Auchan, Leroy Merlin, nie mówiąc o zagadnieniu Camembert'a. Gigant przemysłu mleczarskiego Lactalis otworzył właśnie w Normandii koagulator długości 77 metrów do produkcji taniego Camembert'a pod nazwą President, co mu pozwoli podwoić produkcję. Odtąd największa fabryka na świecie będzie wypluwała 550 tysięcy pudełek prezydenta codziennie z szybkością 10 na sekundę. I co Lactalis pocznie z tym całym klopsem, przepraszam, z Camemberem, jeżeli zabraknie Putina? Francuską awanturę trafnie podsumował świetny dziennikarz Eric Zemmour. Macron wcale nie chciał nastraszyć Putina, ale Francuzów. Prawdę mówiąc, polityczne pożytki z Putina są nieocenione. W zestawieniu z Macronem pełni rolę repusuaru tego niskiego mężczyzny wynajmowanego przez turystów fotografujących wieżę Eiffla, która na jego tle wydaje się jeszcze wyższa, tak jak Macron w zestawieniu z Putinem wydaje się człowiekiem zacnym i pełnym zdrowego rozsądku.
To prawda, że Putin zbrodnie ma na sumieniu, ale to nie powód, żeby go poniżać, przestrzegał Macron jeszcze nie tak dawno. Czy Stalina, odpowiedzialnego za śmierć dziesiątków milionów ludzi, Zachód nie przyjął niegdyś do rodziny, nazywając go dobrodusznym wujkiem Joe? Teraz mamy innego wujka Joe, który w wywiadzie politycznym myli Białogród z Belgradem i Palestynę z Ukrainą i będzie startował w wyborach prezydenckich. Ciarki chodzą po plecach, jak człowiek pomyśli, że w zasięgu jego ręki znajduje się guzik atomowy, którym można wysadzić świat w powietrze. A jeśli pomyli ten guzik z guzikiem od windy albo od spodni, nie potrzeba wcale Putina, żeby się trząść ze strachu. Powiedział Piotr Wit. Rzeczywiście ciarki chodzą po plecach, kiedy myślimy o tym, co będzie się działo w następnej godzinie poranka wnet. Radosław Fogiel, były szef Komisji Zagranicznej Policji, polityk Prawa i Sprawiedliwości, a później Rafał Mielczarski, Stowarzyszenie Obrony CPK, i jedzie już do radia ksiądz Jerzy Limanówka z biskupem z Tanzanii, więc na wszystkich gości czekamy. Jest godzina 8, czas na wiadomości.